contrary, doing it different. Domek lat 20 był niezłym skurwysynem. Miał pracę, dziewczynę i nabitą w aucie klimę. Popychał dzieciakom towar, taka biznesowa głowa. Tymi dzieciakami to się w ogóle nie przejmował. Nagle pod bok podjeżdża Bugatti, wysiadają Seba i Mati. Dwójka wierzycieli, żaden z nich się nie pierdzieli. Wyciągają noże, Tomek myśli, o mój Boże. Mówi, jutro będzie siano, oni mówią, że ma być rano. Teraz ostro klini Tomek, nasz główny bohater. Skąd załatwi siano, by mieć jutro na wypłatę? Miał dziewczynę szmatę, lecz nie wiedział do tej pory, że dokładnie jutro zawali mu się życiorys. Takie są nieraz koleje losu. Nie zawsze wystarczy znaleźć sposób. Ciężko nieraz jest uniknąć ciosu. Jak nie wszystkich wrogów masz na widoku. Takie są nieraz koleje losu. Nie zawsze wystarczy znaleźć sposób. Ciężko nieraz jest uniknąć ciosu. Jak nie wszystkich wrogów masz na widoku. Takie są nieraz koleje losu. Nie zawsze wystarczy znaleźć sposób. Ciężko nieraz jest uniknąć ciosu. Jak nie wszystkich wrogów masz na widoku. Tomek postanowił, że spierdoli za granicę. Za hajsy z dealerki se ułoży lepsze życie. Nocny przejazd, pliki w torbie, w BMC sieci wygodnie. Daje w łapę na granicy, bo złapali go celnicy. Nowy świat, nowy kraj, emigracja górą. Choć nie zapoznany był z tutejszą kulturą. Nie uważał zbytnio w szkole i pewnie dlatego nie znał jakoś dobrze języka niemieckiego. Siedzi nieświadomy na ławce w Berlinie i se myśli ciągle o ukochanej dziewczynie. Nagle kurwa słyszy piskopon. Tomek postrzelony ginie. Leży trup w kałuży krwi w niemieckiej Melinie. Takie są nieraz koleje losu. Nie zawsze wystarczy znaleźć sposób. Ciężko nieraz jest uniknąć ciosu. Jak nie wszystkich wrogów masz na widoku. Takie są nieraz koleje losu. Nie zawsze wystarczy znaleźć sposób. Ciężko nieraz jest uniknąć ciosu. Jak nie wszystkich wrogów masz na widoku. Takie są nieraz koleje losu. Nie zawsze wystarczy znaleźć sposób. Ciężko nieraz jest uniknąć ciosu. Ciężko, ha? Ja, ja. Aha. A jego dziewczyna, no to była zwykła szmata. Za kilka drobniaków by sprzedała nawet brata. Dostała hajsy od Seby, wydała Tomka od razu. Choć dobrze wiedziała, że nie przeżyje postrzału. Myśli, że się ustawiła, liczy banknoty od razu. Nie wzięła do serca swego chłopaka przykazu. Seba też ją zabił, no bo wiedziała za dużo. Takie sytuacje jeszcze nieraz się powtórzą.